Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku przetestuję sobie gadżet do peny o nazwie detonator kieszonkowy. Działa on tak, że Penny wysadza swoją armatę, potężny wybuch kruszy ściany i zadaje 1500 obrażeń przeciwnikom w pobliżu. Więc będzie ciekawy, a więc na początek zostawcie subskrypcję na moim kanale, najpierw wraz z dzwoneczkiem, aby otrzymywać powiadomienia o moich filmach, oraz zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie się moje wszystkie social media oraz mój klub Wybrousers, który jest top 100 Polska, więc warto wbijać. No i myślę, że już nie ma co przedłużać, mamy mapkę pokoń za skarbem, więc lecimy już do gry. A, jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. Mam taki bonus dla was, więc słuchajcie, wchodzimy sobie do sklepu. Mam, jak widzicie, tutaj darmową skrzyneczkę, także odbieram sobie ją. No i uwaga, trzymajcie kciuki. Uwaga, dam. No i mamy tylko 93 monety. Okej, więc jestem już, słuchajcie, w pierwszej gierce. No i to nie jest zbytnio dobra mapa na Penny, no ale taka mapa się trafiła. Więc no, na takiej mapce sobie ten gadżet przetestuję, więc tutaj będzie ciekawy. Ten gadżet nie jest jakiś mega dobry, no ale jednak przetestować go trzeba, żeby zobaczyć, jak on działa, żeby też wam pokazać, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, jak to działa. No wiecie, o co chodzi. Trzeba po prostu to przetestować, no trzeba. Zresztą to jest, no, to jest standard na moim kanale. No jak coś mam, to trzeba, nie? Znaczy czasami nie pokazuję, ale no ten gadżet akurat przetestuję, nie? Czasami nie testuję, ale tutaj to już przetestuję, więc no. Dobra, słuchajcie, no tutaj nie wiem, tu generalnie, żeby aktywować ten gadżet, to słuchajcie, potrzeba postawić wieżyczkę. No i dobra, słuchajcie, tutaj generalnie mi teraz wbiła siostra. Jestem już z powrotem, słuchajcie, więc przez chwilę mnie nie było słychać i też mieliście timelapsa i mieliście muzyczkę, więc spokojnie, już jestem z powrotem, więc słuchajcie, tutaj tam mamy El Primo, słuchajcie, no i dobra. Zobaczmy, co tam się dzieje z tym El Primo. Dobra, tutaj mamy generalnie też Shelly. No i dobra, tam mamy El Primo, który prawie zaraz powinien zostać pokonany. I tutaj, kurczę, no Shelly tutaj, no prawie, no o nie, stawiamy. No nie wierzę, to nawet nie zdążyłem postawić wieżyczki. No i słuchajcie, w drugiej gierce niestety, ale przerwało mi się nagranie, więc muszę jakby to nagrać z powtórki i muszę jakby dodać komentarz. No niestety, troszeczkę się zdenerwowałem, że to się nie nagrało, no ale jednak mamy powtórkę, więc no jakby to też jest fajna opcja właśnie, między innymi dlatego, że można sobie właśnie nagrać odcinek jakby z powtórki, a więc tutaj będę komentował, więc uwaga. Tutaj no oczywiście walczę z tym 8-bitowcem. Tam na dole mamy Gina, jak widzicie, no i dobra. Tutaj zobaczymy, co ja tutaj zrobię, więc uwaga, tutaj mamy 8-bitowca, do którego strzelam, ale niestety, no, on mnie obił, jak widzicie. No i tutaj generalnie chcę zaznaczyć, że pewnie nie gram jakoś bardzo dobrze, więc też tutaj jakby nie, no, nie zwracajcie uwagi na to, jakbym grał, no wiecie, o co chodzi, po prostu nie gram jakoś dobrze, więc nie będę się tutaj rozgadywał, dobra. Dobra, nie, sorki, że tak dziwnie gadam, ale dobra, nieważne, dobra, nie. Skupmy się na grze. Uwaga, tutaj mam, słuchajcie, wieżyczkę 8-bitowca, na której wypadałoby postawić wieżyczkę. A więc, słuchajcie, właśnie ją postawiłem. No i uwaga, zwróćcie uwagę na to, co się tutaj teraz dzieje. Uwaga, rozwalamy 8-bitowca. Oczywiście gadżet nie został aktywowany, no bo nawet on nie podszedł do tej wieżyczki. No i tutaj generalnie nabiłem sobie ucika i postawiłem wieżyczkę. Uwaga, postawiłem wieżyczkę tylko po to, żeby on do tej wieżyczki podszedł i żebym mógł aktywować gadżet. Tylko po to postawiłem tą wieżyczkę, a on się tepnął. No i uwaga, teraz zmarnowana wieżyczka, bo on się tepnął i chciałem przetestować gadżet. No i niestety przez to nie przetestowałem tego gadżetu, przez to, że on się tepnął, bo tak to by był przetestowany i to by było fajne. No tak to niestety zmarnowana okazja i zwróćcie uwagę, że tutaj wzięły sojusz. Znaczy wzięli sojusz, no i zaminowali cały środek generalnie, zobaczcie, tutaj jest tych min. No zobaczcie, oni tam mają ewidentny sojusz. No więc tutaj niezbyt ciekawe, sojusze nie są zbyt ciekawe, bo sojusze to są serio. Sojusze są, nie wiem, sojusze, no nie wiem, to nie ma kompletnie sensu, tak szczerze mówiąc, w tej grze. No ogólnie w każdej grze sojusze nie mają sensu. No ale dobra, nieważne, skupmy się na grze. Tutaj mamy już 4 osoby. Tam El Primo, jak widzicie, ma już mało HP i właśnie w tym momencie został pokonany. No i tutaj na środku są miny i jakby nie mogę zbytnio się ruszyć. No i dobra, tam, uwaga, obijamy wspólnie z 8-bitowcem tego Bo. No i tutaj zobaczcie, że on ma 200 HP, ale on się tutaj już leczy, ten murek mu pomógł. Ja też z mojej strony mam miny, on ma lepszą pozycję, nie dość, że ma działko, które mu wspomaga, to jeszcze miał lepsze ten i no niestety przegrałem. No ale oczywiście trzecia gierka już mam nadzieję, że się nagra, więc lecimy teraz już komentarz na żywo.
Więc uwaga, tutaj mamy perkupsika, znaczy skrzyneczkę, w której jest perkupsik i chyba mi ją, kurczę, tutaj wolę, no niestety, on mi ukradnie ją najprawdopodobniej, bo nie ma co podchodzić, słuchajcie. Jednak tutaj ja pewnie dobrze nie ogarniam, jak już mówiłem wcześniej, więc tutaj chwilę tutaj ten El Primo poszedł już tutaj, mam nadzieję, tak, on już poszedł stąd. Dobra, tam mamy Ems, która no cały środek przejęła tak naprawdę i ma wszystkie perkupsy ze środeczka. Dobra, tam obijmy sobie kolcika, żeby sobie naładować ulcika. Bo jak postawię wieżyczkę, no to dzięki temu aktywuje mi się gadżet. Dobra, postawię, mam nadzieję, że ktoś podejdzie do tej wieżyczki. No i w końcu chcę aktywować ten gadżet. No proszę, to jest ostatnia gierka, ostatnia szansa na aktywowanie tego gadżetu. Musi tylko ktoś podejść. Więc no zobaczymy, mam nadzieję, że ktoś podejdzie. Tutaj już idzie Ems, ale ona tutaj się boi trochę. Ale chociaż zobaczymy. Kurczę, ona rozwaliła tą wieżyczkę. No nie, jakby podeszła, to by było dobrze, ona rozwaliła. Jakby to był jakiś ból, o, to by było spoko, bo on z daleka by nie mógł jej rozwalić, tylko by musiał podejść i to by było akurat najlepsze rozwiązanie. Dobra, czy tam mamy tego Colta? Nie, on już sobie gdzieś poszedł. Mamy jeszcze 8 osób, więc całkiem sporo. No to sobie posprawdzajmy krzaki w sumie. Dobra, tam mamy Bee, która już padła. Dobra, tam mamy też tego Spike'a, który też za chwilę padnie. No i dobra, padł i teraz ja chcę pokonać tą. Dobrze, pokonałem ją. O nie! Tylko nie. No nie wierzę, nie przetestowałem sobie gadżetu, no nie. Dobrze, więc słuchajcie, no niestety dzisiaj nie przetestowałem tego gadżetu, bo nie było okazji, jak widzieliście. No ale może następnym razem się uda, więc dziękuję wam za oglądnięcie do końca. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu detonator kieszonkowy, bo tak nazywał się ten gadżet. A ja przypnę wam serduszko, więc myślę, że warto tak napisać. No i to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć.